Moi drodzy, chciałbym podzielić się słowem, które chyba od 3 tygodni jest tak w moim sercu, aby przekazać je zborowi, przypomnieć, tak abyśmy mogli zobaczyć samych siebie i też czego Pan Bóg oczekuje od nas, od tych, którzy do Niego należą. Przeżywaliśmy przed chwilą pamiątkę Jego śmierci, Jego ofiary. I to jest zawsze coś podniosłego i wielkiego i Bóg czyni niesamowite rzeczy. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy się przenieśli do wydarzeń prawie 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Prawie powiedziałem, 970 rok, Salomon wstępuje na tron. Syn Dawida i ma takie wielkie pragnienie, zresztą to pragnienie było w sercu już Dawida, jego ojca, aby zbudować świątynię Bogu. I pamiętacie, kiedy Dawid tak już gromadził rzeczy potrzebne, złoto, srebro, drogie kamienie i drzewo i inne rzeczy, Bóg powiedział, nie ty zbudujesz mi dom. Dlatego, że w życiu Dawida zbyt dużo było walki, i zbyt dużo ludzi było, których on po prostu pokonał, pozbawił życia. Bóg mówi, za dużo tego jest, nie ty. Twój syn wybuduje świątynię. I Salomon wszystko właściwie miał przygotowane i w jego sercu jest to samo pragnienie. Dobrze jest, jeżeli w sercu kolejnych pokoleń, tak jak w sercu Salomona, płonie ogień dla Pana. Myślę, że jest to niesamowicie ważne w życiu rodziców, aby ogień Boży palił się w ich sercach, aby mogli widzieć, że ten sam ogień Boży pali się w sercach ich dzieci i wnuków. W Biblii mamy tego przykłady, choćby na przykładzie Tymoteusza, o czym mówiliśmy, przy czym mówiliśmy, studiując drugi list do Tymoteusza. I oto Salomon wybudował świątynię. I czytamy tak, a gdy Salomon dokończył świątynię pańską, to jest druga księga Kronik, 7 rozdział od 11 wierszy. Gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski i gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego, wysłuchałem twojej modlitwy. I wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny, gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bo to wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Jeśli tedy będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Dawid, twój ojciec, czyniąc wszystko, co ci nakazałem i przestrzegając moich przykazań i ustaw, utwierdzę tron twojego królestwa. Ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na słowa, kiedy Bóg mówi i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i będą szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Bóg odpowiada na modlitwę. Czytamy tam, że ukazał się, w wierszu 12, ukazał się Pan Salomonowi. Kiedy mu się ukazał? Kiedy on się modli. Kochani, zastanawiam się, czego ty i ja doświadczamy, kiedy się modlimy. Czy doświadczasz Boga, Jego obecności, Jego działania, kiedy się modlisz? W każdym razie możemy oczekiwać czasami coś bardzo wyjątkowego i szczególnego. Kiedy całym sercem zwracamy się do Boga, szukamy Boga, wtedy On przychodzi. Salomon modlił się o piękną rzecz. Boże, tą świątynię, którą zbudowałem dzięki Tobie, dzięki Twojej łasce i przychylności, Ty ją sobie zaakceptuj, Ty zamieszkaj, Ty bądź
razem z nami, razem ze swoim ludem. I w odpowiedzi na tą modlitwę, i tam jest napisane, że kiedy składał ofiarę, ogień z nieba spadł na tą ofiarę, strawił tą ofiarę, spalił ją, a chwała Boża wypełniła ten przybytek, wypełniła tą świątynię. Biblia mówi, że kapłani i cały lud pokłonili się twarzą do ziemi, a kapłani nie mogli wejść z powodu chwały Bożej do tej świątyni, dlatego że Pan ją wypełnił. Wiecie, dobrze jest przeżywać czasami takie chwile, takiej szczególnej Bożej obecności, że wiesz, że Bóg w potężny sposób zadziałał w twoim życiu. I tak było tutaj. Kiedy Salomon się modli, a on modli się publicznie, on był na podwyższeniu, gdzieś tak 1,5 metra nad ziemią, miał taki podest i uklęknął i wołał do Boga, aby Bóg przyjął tą świątynię. Wtedy ogień z nieba spadł. Mówię, Boże, pomóż nam się tak modlić, w taki sposób, tak być zjednoczonym z Twoim pragnieniem, tym, co jest w Twoim sercu, abyśmy mogli doświadczać tego, co jest ponadnaturalne, tego, co jest od Ciebie. W każdym razie coś takiego na pewno jest. Amen. Oto Bóg przychodzi w szczególny sposób, kiedy ludzie się modlą, kiedy lud Boży się modli. Ukazał się Pan Salomonowi we śnie. Dwukrotnie ukazał mu się w szczególny sposób. To było za tym pierwszym razem, kiedy Pan Bóg do niego przemówił. I tam jest napisane, że kiedy Pan się ukazał, kiedy Pan przemawiał i chwała Pańska wypełniła świątynię, wtedy cały lud, oddając pokłon, wysławiał Boga, że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaska. To jest niesamowite. Jaki obraz Boga mamy przed naszymi oczyma. Bo kiedy Mojżesz prosi, Boże, objaw mi oblicze swoje, daj mi oglądać chwałę Twoją. I kiedy chwała Boża przechodzi przed Mojżeszem, on ma ten sam obraz, który otrzymali ci, którzy tam byli przy świątyni i cieszyli się, że ta świątynia jest zbudowana i Pan ją przyjął. To, że jest dobry, że jest miłosierny i że jest łaskawy. Pamiętacie, jak Mojżesz modli się i kiedy przechodzi chwała Boża przed Mojżeszem i Bóg go zakrywa swoją dłonią i tylko widzi tył, kiedy tył tej Bożej chwały, Bożego oblicza, moglibyśmy tak powiedzieć, wtedy Mojżesz woła z całego serca, woła to, co od Boga przychodzi do niego, co jest mu objawione, miłosierny, wielce miłosierny i łaskawy i dobry jest Bóg. Halleluja. Oto chcę, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że wielce łaskawy, miłosierny i dobry jest Bóg dla ciebie i dla mnie, dla ludzi, którzy Go szukają, którzy Go pragną. A więc chwała Boża była tam obecna. Oni się modlili i był owoc, był rezultat tej modlitwy. A więc zadaję sobie sam pytanie, czy doświadczam Boga żywego w moim życiu osobistym, kiedy się modlę? Czy dotykam się Jego obecności, Jego mocy? Czy kiedy się modlę, On przychodzi i dotyka też mojego życia, mówi do mnie bardzo wyraźnie? Kochani, na wiele sposobów Bóg komunikuje się z nami. Teraz też Bóg komunikuje się z nami przez swoje święte słowo. I to jest najczęstszy Jego sposób komunikowania się z nami. Oto Bóg posyła słowo. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj posyła słowo, bo to słowo ciągle jest w moim sercu, aby podzielić się z wami tym słowem, że co lud Boży powinien przed Bogiem robić i uczynić. Ale czasami Bóg czyni coś szczególnego, coś wyjątkowego. Czasami ogień z nieba spada. Czasami jest szum wiatru. Czasami jest trzęsienie ziemi. Pamiętacie, kiedy niedawno tutaj było czytane na czwartkowym nabożeństwie Paweł i Sylas zamknięci w więzieniu o północy, poranieni, zamknięci, umieszczeni w kajdanach. Oni zaczynają wielbić Boga. Nie narzekać, nie płakać. Ale wielbią tego, który ich posłał w tą podróż misyjną. I oto zaraz gdzieś na początku spotkało ich prześladowanie i są wrzuceni do lochu, a oni zaczynają wielbić Boga i modlić się. I tam jest napisane, i zatrzęsło się miejsce. I rozerwały się łańcuchy na,
nogach i rękach jeńców. Drzwi więzień się otworzyły. Kiedy strażnik więzienia to zobaczył, wystraszył się i chciał popełnić samobójstwo. Ale Paweł, chociaż tam było ciemno, prowadzony przez Ducha Świętego, zawołał: nie czyń tego, nie czyń tego. Oto sam Bóg przemówił, oto sam Pan przemówił, abyś mógł Go poznać, abyś mógł poznać Zbawiciela. Nie rób tego, nie kończ swojego życia. Oto kiedy Salomon się modli, oto ukazuje mu się Pan. Kiedy Salomon się modli, oto coś Bóg czyni, coś szczególnego. Oto Bóg przemawia w szczególny sposób. Kochani, my budujemy ten budynek i wiele nas pracy i wysiłku i trudu i zabiegania to kosztuje. I jest za to nagroda u Pana. Każdy dostanie nagrodę, bo Pan to widzi. Skoro widzi kubek zimnej wody podany w Jego imieniu, to widzi wszystko, co robimy z myślą o Nim i o Jego Kościele. Amen? Powinniśmy być podekscytowani. Jest nagroda za wasz trud. Jest nagroda za trud Kościoła, który Kościół podejmuje, aby ratować zgubionych ludzi. Jest nagroda. Kochani, Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że chrześcijanie są ludźmi, którzy chociaż z miłości czynimy i działamy dla Boga, to mamy prawo oczekiwać, że On będzie nas błogosławił w wieczności i wynagrodzi wszelki trud, oddanie życia dla Niego. Oto budowana jest świątynia i chcemy przeżywać coś szczególnego. I moi drodzy, pamiętam wiele razy, dzięki Bożej łasce mogłem doświadczyć, gdzie w bardzo trudnych chwilach mojego życia, w bardzo wielu zmaganiach mojego życia mogłem doświadczyć, ukazał mu się Pan. Nie w takim znaczeniu, wiecie, że mogłem Pana widzieć, ale ukazał się Pan, który swoją mocą tak ewidentnie zadziałał, że to wręcz odczuwałem fizycznie, że On jest Bogiem, który daje siłę i podnosi mnie. Kiedy się modlił. I właśnie to działo się, kiedy się modliliśmy, kiedy zbór się modlił, kiedy wołaliśmy do Boga. I moi drodzy, tutaj Bóg coś mówi do ludu swojego. To jest dobry czas, który oni przeżywają. Czas, powiedziałbym, takiej duchowej prosperity, takiego duchowego błogosławieństwa. Oto chwała Pana jest obecna wręcz fizycznie pośród ludu Bożego. Oto oni mogą cieszyć się obecnością Boga. Oto świątynia jest wybudowana. Oni złożyli tak wielkie ofiary, aby ta świątynia była wybudowana. Pan ją przyjął. Jest radość, jest pokój, jest błogosławieństwo. Ale Bóg patrzy w przyszłość. I Pan, który ukazuje się Salomonowi, zresztą Salomon też o to się modli: Boże, Boże, gdyby Twój lud upadł, gdyby Twoi wierni gdzieś odstąpili od Twojego słowa, to wspomnij na nich, kiedy będą się modlić, kiedy z tego miejsca, z tej świątyni, którą Ty przyjąłeś, będą wzywać Twojego imienia, Ty okaż im łaskę. I Pan ukazuje się. I mówi, i zapewnia o tym, że jest z nimi. Ale też Bóg mówi tak: gdy zamknę niebiosa, gdy przyjdzie taki czas, że mój lud o mnie zapomni, gdy przyjdzie taki czas, że w swoim życiu zapomnisz o Bogu i gdzieś zboczysz z Jego dróg, gdzieś będziesz oddalał się od Boga, to Bóg obiecuje, kiedy przyjdzie taki moment refleksji i postanowisz zawrócić, i kiedy zrobisz to, co On mówi tutaj do swojego ludu, kiedy mój lud właśnie w taki sposób postąpi, to ja znowu okażę łaskę, to ja znowu okażę miłosierdzie i ja na nowo przygarnę mój lud i moje dziecko. Kiedy to zrobi? Kochani, czy my jako ludzie Boży, jako ci, którzy należą do Boga i wiemy, że jesteśmy Jego własnością, czy nie zdarza się nam, że gdzieś tam zbaczamy, gdzieś tam odchodzimy od tej bliskości z Panem, gdzieś zapominamy o Nim? Bóg mówi tak do swojego ludu: ukorzy się mój lud.
Jeżeli tak, coś takiego się wydarzy, a my wiemy, że takie rzeczy się wydarzają w naszym życiu. I to jest taka Boża rada w złym czasie, którym człowiek przeżywa. Różne są sytuacje. Gdzieś ta gonitwa codziennego życia. I nagle mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu dla Boga, dla społeczności, dla Bożego Słowa. I nasze duchowe życie coraz bardziej słabnie. I widzimy to, ale jakoś nie mamy sił się w tym wszystkim pozbierać, aby zawrócić. Ale przychodzi taki moment krytyczny, że zaczynamy być głodni Boga. I mówimy, nie chcę dłużej tak żyć. Właściwie to jest taka egzystencja, a my chcemy żyć pełnią Bożą, którą Bóg ma dla nas w Jezusie Chrystusie. Amen. Chcemy żyć pełnią Jego mocy i łaski. Nie chcemy czerpać tylko z drobin Jego błogosławieństwa, ale chcemy, żeby wody żywe płynęły z Twojego i z mojego wnętrza. Chcecie tego, bracia i siostry? Chcecie tego? Wiecie, jest potężna siła, która nas kieruje w kierunku Boga. I wierzę, że jest to z jednej strony coś, co Bóg wkłada w nasze serca, ale jest to coś, co jest w człowieku, który gdzieś tam bardzo głęboko jest głodny Boga i Bożej obecności, którą może wcześniej przeżywał, a teraz jakoś, jakaś ogromna susza jest w jego życiu. Co mam zrobić? Kiedy nie doświadczam, kiedy się modlę i nie słyszę, że Bóg przemawia, kiedy nie dzieją się rzeczy, które chciałbym oglądać, aby się działy. Może jest coś, co przeżywam i nie widzę w tym Bożego błogosławieństwa. Bóg mówi, to jest dobra rada, ukurz się pod Jego ręką. Unisz się pod Jego ręką. A więc bądź osobą, która zwróci się na nowo w kierunku Boga i uniży się. To słowo ukorzyć się oznacza umysł nisko położony. To nie jest człowiek zarozumiały, zadufany w sobie, pyszny. Taki człowiek nic od Boga nie odbierze. Nie odbierze żadnego błogosławieństwa, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia. Ale pokornym daje swoją łaskę. I ta łaska polega na tym, że kiedy człowiek się uniża przed Bogiem, ta łaska sprawia, że jeszcze większy głód, jeszcze większe pragnienie, jeszcze większa tęsknota Boga, Jego obecności i działania pojawia się w naszym wnętrzu. I wtedy mówimy, ale głupi byłem. Spędziłem czas, wiele godzin na to, na tamto, na rzeczy bezużyteczne, w rzeczy, które mnie brudziły, zaśmiecały, zamiast iść przed oblicze Boga i szukać Jego obecności, Jego oblicza, aby Bóg mi błogosławił. To jest ciekawe, że Bóg da Ci tyle błogosławieństwa i da nam tyle błogosławieństwa, na ile Ty i ja jesteśmy Nim zainteresowani. Bóg nie błogosławi, chociaż ubłogosławił nas, to nie błogosławi tak, o, mówi, chcesz czy nie chcesz, tak pobłogosławię Cię. Jesteś zajęty zupełnie czymś innym, nie myślisz o tym, nie szukasz tego, a Bóg mówi, tak będzie samorzutnie błogosławieństwo spływać. To dlaczego Jabez się modlił? Obyś mi pobłogosławił. To dlaczego Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołatajcie, a będą wam drzwi otworzone. Dlaczego? Bo kto prosi, ten otrzymuje. Tak? Chciałbym powiedzieć, powiedzcie głośno, otrzymuje. To prosi, ten otrzymuje, ale musi prosić. O każdą rzecz. To nie jest tak, że to działa automatycznie, czy jestem tym zainteresowany, czy nie. Oto ukorzy się mój lud. Oto przyjdzie taka refleksja i powie, dość, ja chcę Boga, ja chcę więcej z tego, co Bóg ma dla mnie. Kiedy modliliśmy się tu w piątek, tak bardzo mocno, w czasie modlitwy do mojego umysłu przyszło to, co jest zapisane w księdze Ezechiela. Pamiętacie tej rzece Bożej, która płynie spod tronu Bożego i Bóg każe prorokowi wchodzić na co troszeczkę posuwając się dalej, coraz na głębszą wodę, aż nie jest w stanie w końcu tej wody przejść.
Bóg chce dać Tobie i mnie więcej. Ale będziemy mieć tyle, na ile my jesteśmy zainteresowani Bożym błogosławieństwem. A więc ukorzenie się przed Bogiem to jest uznanie, że ja jestem od Boga zależny, że tylko Bóg jest w stanie dać mi rzeczy, które będą dla mnie błogosławione i będą błogosławiły moje życie. To jest uniżenie się, to jest ukorzenie się przed Bogiem. Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał od Boga. Wszelkie nasze dary, wszelkie nasze talenty, wszelkie nasze zdolności pochodzą od Niego. A więc chcę się teraz ukorzyć i powiedzieć, tak, jestem całkowicie i chcę pozostać całkowicie zależny od mojego Boga. To jest ukorzenie się, bo pycha mówi, poradzę sobie sam. Ja Boga nie potrzebuję do tego. Ale uniżone serce mówi, bez Niego nie chcę nic robić. Jestem zależny od Niego. To dlatego ja bez modli się poszerz moje granice. Boże, nie wiem co, ale spraw rzeczy, które Ty wiesz, że powinny wydarzyć się w moim życiu, abym mógł dzielić się Ewangelią z ludźmi, którzy tego potrzebują, abyś takich ludzi stawiał na mojej drodze. Poszerz moje granice. Poszerz granice tego, co mogę uczynić dla chwały Twego imienia. Tak więc ukuszcie się. Uznajmy zależność. Uznajmy to, że otwieramy się i chcemy się otworzyć na Jego łaskę dla naszego życia, na Jego nowe, świeże błogosławieństwa dla naszego życia, abyśmy znowu zaczęli czerpać ze zdrojów zbawienia, tak jak On to dla nas zamierzył. Wiecie, pokora pozwala nam przyjść do tronu Bożego. Powiedzieć, Boże, potrzebuję Ciebie. Pozwala nam pokonać różnego rodzaju przeszkody, aby to berło Bożej łaski mogło się w Twoim, w moim kierunku obrócić, abyśmy mogli na nowo odbierać od Boga Jego błogosławieństwo. To pokora pozwala nam odbierać od Boga błogosławieństwa. Człowiek zadufany, człowiek pyszny, on mówi, że on niczego nie potrzebuje. On już ma wszystko. Wiecie, że był taki zbór, o takim zborze jest powiedziane, wzbogaciłeś się, niczego nie potrzebujesz, już wszystko masz. Jednym słowem końcówka jest taka, czekaj, zaraz przyjdę, bo jesteś w tak super stanie. A tam jest napisane, jeśli tak dalej będzie, wypluję cię z moich ust, bo nie jesteś ani zimny, ani gorący, jesteś letni. Oto coś utraciłeś w swoim życiu, ale pokora pozwala nam to zobaczyć. Duch Boży do nas przemawia i my przychodzimy i wołamy do Boga o Jego nowe, świeże błogosławieństwo, o Jego to, żeby nasze serce mogło płonąć dla Niego. Pokora, uniżenie polega na tym, że zaczynam na nowo słuchać Boga w Jego świętym Słowie. Że to, co On mówi, zacząłem się tym przejmować. To jest prawdziwe ukorzenie się przed Bogiem. Nie moja wola, nie moje pragnienia, nie moje drogi, ale zaczynam być ukierunkowany z powrotem na to, aby Bóg, pozwolić Bogu, aby mówił do mnie i aby Jego Słowo do mnie zaczęło przemawiać. I zaczynam być temu Słowu posłuszny, zaczynam go respektować. Kochani, pomyślmy przez chwilę, ileż to razy mówimy, Panie, chcę tylko pełnić Twoją wolę, ale żyjemy tak, jak nam się podoba wielokrotnie. Bo jeżeli chcemy być posłuszni Jego Słowu, coś musiałbym przewartościować, coś musiałbym zmienić, coś musiałbym zostawić, ustawić na drugim miejscu, a Jego Królestwo i Pana na pierwszym. Szukajcie najpierw. Czego mamy szukać najpierw? Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Ale na pierwszym miejscu jest On i Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość, a później może się wypełnić obietnica w ponadnaturalny sposób, nie wiesz jak,
Ale nagle zobaczysz, że Bóg zaczyna działać w twoim życiu i to, co wydawało ci się, że musisz zrobić pierwsze, a później dopiero będziesz się zastanawiał, czy na modlitwę, czy na czytanie Biblii, czy coś innego. Nagle odkryjesz, że Bóg zaczyna wypełniać swoją obietnicę. Wszystko inne będzie wam przydane, bo zmieniłeś priorytet, bo zacząłeś poważnie traktować, bo ten, który się ukorzy przed Bogiem, zaczyna słuchać i być posłusznym temu, co Bóg mówi. Wiecie, możemy całe życie nie doświadczać pewnych błogosławieństw z powodu nieposłuszeństwa. Tego, że nie chcemy się zastosować, bo wydaje nam się to zbyt trudne. Oznajmiono ci, człowiecze, mówi inny prorok, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, czyli Słowo Boże. Okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pokorze. Kiedy będziemy się modlić na końcu tego zgromadzenia, kiedy wrócimy do domu, kiedy wieczorem czy w ciągu dnia pójdziesz i zaczniesz wołać do Boga, oczekuj, jeżeli twoje serce jest uniżone, jesteś gotowy słuchać Boga, oczekuj, że On zacznie przemawiać do twojego życia. Że On zacznie coś ci mówić, czego wcześniej nie słyszałeś i pokieruje cię tam, o czym nawet może nie myślałeś. Pewien sługa Boży, jadąc samochodem na lotnisko, modli się: Boże, poszerz granice mojego usługiwania. Daj, abym mógł wypełnić dzisiaj Twoją wolę, abyś Ty mógł działać przeze mnie. I korek na drodze. I wiedział, że się spóźni. I modli się: Boże, spraw, aby samolot się opóźnił. Kiedy dotarł na lotnisko, okazało się rzeczywiście, że samolot się opóźnił. Ale mówi, nie wie, dlaczego to wszystko się stało. I nagle zobaczył młodą kobietę idącą na ten sam samolot. Mówi, nie wygląda, coś było w jej twarzy, co spowodowało, że zagadnął ją, czy może jej jakoś pomóc. Ona mówi, nie potrzebuje żadnej pomocy. Ale on się tym nie zraził. Pełen uprzejmości, delikatności, dalej do niej przemawia i w pewnym momencie ona zaczęła inaczej rozmawiać. Okazało się, że miała lecieć tym samym samolotem do swojego męża, aby mu dać pozew rozwodowy. Została zdradzona i nie mogła mu przebaczyć. Wiecie, musieli trochę poczekać na tym lotnisku. Poszli, zaczęli rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że on się modlił, aby Boża ręka była nad nim, aby on mógł wykonać Bożą wolę, Boże dzieło. I cała ta historia doprowadziła, że kiedy zanim ona wylądowała w miejscu swojego przeznaczenia, ona była gotowa przebaczyć. Była gotowa zrobić to, co mówi Boże Słowo. Była gotowa spróbować odbudować swoje małżeństwo. Dlaczego? Dlatego, że ktoś się modlił. Po prostu się modlił, aby mógł być narzędziem w Bożym ręku. Ktoś się ukorzył przed obliczem Boga, aby Bóg mógł działać w jego życiu. Ale żeby to się działo, lud Boży musi się przed Panem ukorzyć, szukać Jego oblicza, oczekiwać, że Bóg będzie błogosławił i przemawiał do nas, że będziemy gotowi wypełniać Jego słowo. Druga rzecz, będą się modlić. Ukorzy się mój lud i będzie się modlił. Ukorzą się i będą się modlić. Kochani, ileż kazań słyszeliśmy na temat modlitwy, ileż zachęty słyszymy na temat modlitwy. Pytanie jest, co my z tym robimy? Co robisz indywidualnie w swoim domu? Co robimy, jeśli chodzi o zbór? I będą się modlić. Będą się modlić w taki sposób, bo wiedzą, że jeżeli nie będą wołać do Boga, to są w miejscu niebezpieczny. A oni na nowo wracają do Boga i chcą na nowo doświadczać Jego obecności, Jego mocy. I będą się modlić. Nie tak jak... Chociaż to też jest dobre. Przed śniadaniem, obiadem, kolacją siadamy i mówimy: Boże, dziękujemy Ci za ten pokarm.
Ale nie o taką modlitwę chodzi. Będą się modlić z całego serca, z całej żarliwości, aby przyszło Boże błogosławieństwo i Boże nawiedzenie do ich życia, do ich rodzin, do zboru, do miasta. I będą się modlić. Ja wiem i my wszyscy zdajemy sobie sprawę, którzy znają Pana, że modlitwa jest ogromną duchową pracą. I diabeł robi wszystko, żebyśmy się nie modlili, tak jak żebyśmy nie mieli relacji społeczności z Jego Słowem. On wymyśli tysiące powodów, dla których powiesz jeszcze nie teraz, a życie płynie. I będą się modlić, ukorzą się i będą się modlić. Kochani, jest niesamowita, wiemy o tym i chcemy tego doświadczać, kiedy lud Boży zaczyna się modlić. Lud Boży. Kochani, mówię to nieraz i powtarzam, kiedy Kościół się nie modli, kiedy zaprzestaje się modlić, kiedy ludzie nie stają i nie wołają do Boga z całego serca i nie wołają: Boże, pobłogosław nas. Boże Wszechmogący, poszerz nasze granice, niech Twoja ręka, Twoja obecność jest z nami. Ale kiedy tak zaczynają się modlić, wtedy, kiedy trwają w tej modlitwie, wtedy niebo zostaje poruszone i Bóg zaczyna działać. Wtedy, kochani, wtedy. Kiedy zbór się modlił, pamiętacie, pierwszy zbór w Jerozolimie, modlili się, czekali na Ducha Świętego, nie wiedzieli, jak to się stanie, że Duch Święty stąpi, co będzie się działo, kiedy Duch Święty stąpi. Jezus powiedział im: czekajcie, oczekujcie, a weźmiecie moc z wysokości. I oni po prostu przez 10 dni się modlili, około 120 ludzi modliło się. I nagle rozległ się szum. I języki ognia usiadły na każdym z nich. I nagle zaczęli modlić się innymi językami, których nie rozumieli. Moc Boża wypełniła to miejsce i nagle odwaga przyszła do ich serc i stanęli, a ludzie zbiegli się i słuchali, co się dzieje, a oni w mocy Ducha zaczęli głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale kiedy ludzie się modlą, kiedy ci, którzy umiłowali Pana, zaczynają modlić się i wołać: Boże, daj nam to przeżywać, oglądać i doświadczać. Kochani, nasze życie jest zbyt krótkie, abyśmy mogli to zaniedbać. Będą się modlić. A później, kiedy zostali, zabroniono im głosić Ewangelię, 4 rozdział Dziejów, zebrali się, przyszli do zboru, opowiedzieli zborowi, a zbór powiedział: jakoś to będzie. Tam jest napisane: i cały zbór zaczął się modlić. I nawet ta jedność w modlitwie została zapisana. Tak jakby się modlili, jakby ktoś im napisał modlitwę. O Panie, wspomnij, gdy Ty wyciągasz rękę, aby przez imię Twojego Syna Jezusa działy się znaki i cuda. Oni się modlili, tak się modlili, że niebo zostało poruszone i Biblia mówi: zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni. Tak jak ukazał się Pan Salomonowi, tak jak ogień spadł z nieba i strawił ofiarę, bo podobała się modlitwa, którą Salomon zanosił do Boga. I będą się modlić. Modlitwa jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, a jest niezbędna, jest konieczna. Jest konieczna. Kochani, Kościół nie jest przedsiębiorstwem. Nie jest zakładem pracy. Zrobię to, tamto, tu przyjdę. Nie. My toczymy duchową walkę. To jest duchowa rzeczywistość. I do tej duchowej rzeczywistości musimy podejść z duchowymi narzędziami, które Bóg nam daje. A tymi narzędziami jest Jego Słowo, które jest okraszone, które jest otoczone modlitwą Kościoła. Modlitwą wierzących. Będą się modlić. Przecież nieraz doświadczałeś odpowiedzi na modlitwę, prawda? I mówiłeś: to jest cudowne. Modliłem się
I Bóg odpowiedział. Takie małe wydarzenie. W ostatnim czasie tak Bóg położył mi na sercu 3 zbory. I mówię, Panie, nie jadę tam, gdzie mnie nie zapraszają. To jest takie grzeczne, nie? Nikomu na siłę się nie wpychamy. Mówię, Boże, proszę Cię, jeżeli to jest Twoją wolą i to, co odbieram jest w moim sercu, niech zadzwoni pastor i niech mnie zaprosi. Proszę Cię o ten zbór, odczuwam, żeby tam pojechać. Niech zadzwoni pastor, niech mnie zaprosi. I jeszcze jeden zbór, mówię, Panie, otwórz mi drzwi tam. Wiecie, co się zaczęło wydarzać? Telefon za telefonem. Przyjedź, zapraszamy Cię, przyjedź, zapraszamy Cię. I nagle widzisz, że Bóg słyszy taką prostą, wydawałoby się, czy ważna? Myślę, że tak, ważna, skoro Bóg kładzie Tobie coś na serce. I nagle widzisz, nie mija, wychodzę z budynku kościelnego i otrzymuję wiadomość, przyjedź. O jedną rzecz modliłem się, to jest czwarta rzecz, dużo krócej. Mówię, Boże, to jest raczej niemożliwe, ale modlę się o to. Czy to jest możliwe, ale modlę się o to. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdzie odpowiedź. Wiesz, potrzebujemy, żebyś usłużył. Kiedy się modli Kościół, oto Bóg zaczyna otwierać drzwi błogosławieństwa. Kochani, kiedy Kościół zaczyna się modlić i ja wiem, powiesz, o, my się modlimy już tyle lat. Abraham też się modlił 25 lat. Tak? I po drodze porobił parę głupich rzeczy. Nie? Bo mu czas nie pasował. Nie chciał czekać na Boga. Ale kiedy jestem Ty, ja w woli Bożej, dzieją się cuda Boże przez moc Bożą. Halleluja. Oto nagle odkrywasz, że Bóg zaczyna działać. Że Bóg zaczyna odpowiadać, że dzieją się cuda. I dzisiaj, kiedy będziesz się modlił konkretnie, będziesz mógł usłyszeć, będziesz mógł odbierać Boże błogosławieństwo. Jeśli go chcesz. Chyba, że jesteście tak zadowoleni, jesteśmy tak zadowoleni ze swojego duchowego życia, że powiesz, właściwie ja już nic więcej nie potrzebuję. Tylko, że obawiam się, że Duch Święty nie powie na to amen. I usłyszymy zupełnie coś innego o sobie w tym momencie. Będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg. Kiedy Biblia mówi o szukaniu Boga, to mówi o modlitwie, ale nie tylko. I to szukanie Boga i odwrócenie się od złych dróg jest jakby takim spotęgowaniem tego, o czym tutaj jest mowa. Bo szukanie Boga polega na tym, że modlisz się do Boga, ale szukanie Boga polega na tym, że ze swojego życia usuwasz to wszystko, co Bogu się nie podoba, o czym wiesz, że się nie podoba. Zaczynasz prostować swoje drogi, opuszczasz to, co Boga nie chwali. To znaczy, że Go na serio szukasz, bo to, że się modlimy, ale dalej tkwimy w rzeczach, w postawach, w zachowaniach, które Bogu się nie podobają, to tak naprawdę Go nie szukasz. Asa szukał Pana. Jehoszafat szukał Pana. I wiecie, co robił? Dlatego, że szukał, zaczął zwracać uwagę na to, co jest napisane. I zaczęli usuwać te świątynki, które lud miał. Zaczęli usuwać to, co było niewłaściwe w ich życiu. To znaczy, na serio zaczęli szukać Boga. Jeśli chcę doświadczać Jego mocy, Jego miłości, Jego bliskości, i mówię, szukam Boga i chcę Go znaleźć. Więcej z tego, co On ma dla mnie. To znaczy, że będziesz to, o czym już wiemy teraz, o czym doskonale wiemy, że Bogu się to nie podoba. Kiedy wrócisz do domu, powiesz, dość tego. Tak nie będziemy żyć. Tak nie będziemy postępować. Nie będziemy tego oglądać, tego słuchać, na to patrzeć.
bo szukam Boga. Odstąpią od swoich złych dróg. Zaprzestaną tego, o czym Bóg mówi, że On tego nigdy nie zaakceptuje i nigdy nie zlekceważy, to jest nic nieważnego. To ja wtedy wysłucham. Odpuszczę ich grzech. Przyjdzie oczyszczenie i uzdrowię ich ziemię. I przyjdzie uzdrowienie. Przyjdzie nawiedzenie i nowe błogosławieństwo dla całej ziemi, na której mieszkają, dla całego narodu. Jeżeli ten naród właśnie to zrobi, ukorzą się, będą się modlić, będą szukać Boga, czyli prostować wszystko to, co wymaga wyprostowania i usuną wszystko to, o czym Bóg wyraźnie ich przekonuje, że jest grzechem i Bogu się to nie podoba. To ja wtedy wysłucham i przebaczę. I uzdrowię. I wyleję swoje błogosławieństwo. Powiem tak, mieliśmy bardzo dobry czas z naszymi gośćmi z Australii, też na seminarium. I mieliśmy taki czas modlitwy na seminarium. I to była 1,5-godzinna modlitwa po prawie całodniowym słuchaniu Bożego Słowa. Kolejnym dniu już. I widziałem, jak Bóg dotykał nas i dotykał studentów. Jak Bóg odkrywał i serca się odkrywały przed Bogiem i ludzie składali to na Boga, wyznawali to przed Bogiem, wzywali Bożego imienia. I to jest taką zachętą. Możemy mieć więcej i dużo więcej, bracia i siostry. Amen. Bóg chce dać nam dużo, dużo, dużo więcej swojej łaski, błogosławieństwa, mocy, radości, pokoju. Aby Kościół był pełen Jego chwały. Abyś nie mógł już ustać, tam nasze ja, tam by nie mogło już ustać, ale był tylko On widoczny. Jemu była oddana chwała. Czy masz głód Boga? Czy jesteś głodny Boga? Głodny Jego bliskości, głodny Jego obecności, głodny Jego działania w swoim życiu, głodny Jego działania przez swoje życie. Moi drodzy, przez ponad 2 tygodnie cały czas to słowo było w moim sercu, aby przekazać je nam, aby się podzielić z wami. Ono mówi do mnie, bo razem w tym wszyscy jesteśmy, to słowo mówi do nas, Bóg coś mówi do nas. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Chciałbym zachęcić was, abyśmy otwierali serca i usta do Boga i wołali, Boże, przyjdź, odśwież moje życie, odnów moje życie. Przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoim błogosławieństwem, przyjdź ze swoim zwycięstwem. Daj mi Twoje błogosławieństwo. Daj mi Twoją łaskę, Twoje przebaczenie. Daj mi oglądać i przeżywać Twoje działanie w moim życiu i przez moje życie. Ale to się nie wydarzy, jeśli Ty i ja tego nie pragniemy i o to Boga nie będziemy prosić. Wierzę, że Bóg ma dla nas więcej, dla każdego z nas, bo jest dobry i łaskawy i chce nas w obfitości błogosławić. Ale czy my tym jesteśmy zainteresowani? A wierzę, ufam, że tak, że jesteśmy zainteresowani, aby przeżywać i doświadczać Jego moc. Aby On zaczął się poruszać i działać w naszym życiu, w naszych domach, niezbawionych naszych bliskich, w tym mieście. Ale do tego musimy stoczyć duchową walkę, bracia i siostry. Po prostu musimy ją stoczyć. Powstańmy, aby się modlić.
Jeżeli Pan mówił do twojego serca, jeżeli Duch Boży dotykał twojego serca, to chciejmy się teraz modlić. Choćby jednym, dwoma zdaniami otwórz swoje usta i zacznij się modlić. To może być prosta modlitwa. Boże, przyjdź do mego życia. Pomóż mi. Daj mi i udziel mi świeżego, nowego twojego błogosławieństwa. Jakkolwiek. To, co jest w twoim sercu, Bóg słyszy, Bóg zna twoje i moje serce, Bóg widzi. Może powiesz, Boże, Jezu, zbaw mnie, wybacz mi grzechy, chcę należeć do Ciebie. On to będzie słyszał. Ale muszę Ci powiedzieć, ani ojciec, ani matka, ani mąż, ani żona, ani dziecko za Ciebie nie mogą tego uczynić. Biblia mówi, On daje zbawienie tym, którzy Go o nie proszą. Ale musisz poprosić. Jeśli pragniesz Jego błogosławieństwa i działania Jego mocy w swoim życiu, nie stójmy, ale otwórz swoje usta. Nie wstydź się. Wszyscy stoimy tutaj jeden za drugim. Powiedz, Boże, daj mi Twego Ducha Świętego. Boże, daj mi Twoją moc. Boże, daj mi Twoje dary. Boże, dotknij mojego życia, aby było pełne obfitości dla Ciebie. Ale nie traktuj tego jako skończoną modlitwę. Ale trwaj w tym, aż zobaczysz, jak Boża moc, Boża ręka zaczyna spoczywać na twoim życiu. Zaczynasz oglądać cuda, których wcześniej nawet nie myślałeś. Ale Kościół musi się modlić. Niech rozlega się krzyk serc do Boga. To wołanie Boga, Boże, pragnę Ciebie. Pragnę Ciebie. Ojcze, tak dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Ci za Ducha Świętego, który tutaj jest. Ojcze, dziękujemy Ci za Słowo, które jest pełne łaski i mocy. Panie Boże Wszechmogący, i Ty ze względu na siebie i na swoje Słowo chcesz działać w życiu każdego z nas. Ja wołam do Ciebie, Panie, wołam i proszę Cię, abyś udzielił mi łaski i mocy, Panie, dla mojego życia, dla mojej służby. Tak modlę się, abyś błogosławił moje życie, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. Boże, poszerz moje granice mojego życia, mojej relacji z Tobą, Panie. I proszę Cię, abym Twoją rękę mógł widzieć nad moim życiem więcej i więcej. Panie, tego pragnę, tego jestem głodny. Tak błogosławię Cię. Amen.